Kurde, Aegis! Jak możesz! Kurde, naprawdę lubię tę muzykę. Szkoda, że możemy ją posłuchać tylko miesiąc. Female Aegis. Czy uda mi się w 4 dni to zrobić? Zmaksymalizować jej... Nie, nie w 4 dni, w 10. Cześć! Gdzie żeś kurde była? Status. Nie, zaraz. S-Link. 6. Jeszcze 4 dni, co? A wy dalej szprycujecie Rexia. No, dziękuję bardzo. Let's go. Masz się kurde pojawić, Aegis, bo jak nie, to będę smutny. Słyszysz konwersację. Nasz career counseling jest w następnym tygodniu, czyż nie? Czy planujesz pójść na uniwersytet, Yumi? Tak? Pojadę do szkoły za morzem. To pierwszy raz o tym słyszę. Jestem twym chłopakiem, musisz mi mówić takie rzeczy. Normalnie czuję się jak w epizodzie szkoły na TVN-ie. Zaraz będą jakieś pierdzielone problemy z tego wszystkiego, jak zwykle w tym serialu paradokumentalnym się dzieje. I to najgłupsze rzeczy, kurde, się dzieją. A, jakiś tam debil myśli, że ma supermoce. A, jakiś inny debil jest zazdrosny. A, jakiś inny debil oblał kwasem swojego innego debila. Stay awake, mimo tego, że moje Academics już i tak nie wzrosną. Może będzie Academics Overdrive czy coś. Okej. Okay. Maciek Sandał. Let's go. Ach. Jesteś babcią Kiyoshiego-sana, prawda? Dzień dobry. O, jesteście tymi miłymi studentami z wcześniej. Dzień dobry. Macie dobre poczucie czasu. Właśnie myślałam o was dwojgu. Jeżeli chcecie prawdy... Miuli znowu zniknęła. Znowu? Cóż, nie martwcie się, przynajmniej tym razem mam pojęcie, gdzie mogła pójść. Nie, to wszystko w porządku. Myślę, że tym razem Miuli poszła czegoś poszukać. Czegoś poszukać? Tak, miejsca by umrzeć. Kurwa. Kiedy koty wiedzą, że ich życie jest prawie skończone, wychodzą na podróż, na swoją własną podróż, by poczekać na ich koniec. Juli nawet przyszła, by powiedzieć do widzenia do mnie, zanim wyszła. A to jest akurat prawda. Koty tak robią. Tak. I więc nie sądzę, że będziecie musieli już jej szukać. Po prostu chciałam wam podziękować za to, że pozwoliliście mi ją zobaczyć po raz ostatni przed końcem. Miuli Sandał umarła? No cóż, do widzenia. Nie jest pani sama. Jestem tego pewna. Oczywiście, że nie jestem sama. Dopóki będą ludzie, którzy zostali na tym świecie, nikt nie może być naprawdę sam. Wszystko jest w porządku, dopóki są tacy ludzie jak wy. Proszę pani. Niech Pan Bóg cię błogosławi, droga dziewczyno, za twoją dobroć dla starszej pani. Do widzenia. Stara pani po cichu odeszła. Kiyoshi-san mówił, że ludzie żyją, by być szczęśliwi. Czy Miuli-sandał była szczęśliwa? Oczywiście, że była. Jeżeli by nie była szczęśliwa, to by uciekła od tej starszej pani, gdy ją znaleźliśmy. Czy Miuli-san była wdzięczna za to, że się urodziła? Na pewno była. Dlaczego Miuli-san się urodziła? Nikt nie może tego powiedzieć. Życie.
Skąd ono się bierze? Gdzie ono idzie? Z jakiego powodu życie musi istnieć? By żyć, życie jest byciem połączonym z ludźmi, ale życie ewentualnie się kończy. Pożegnania, wygląda na to, że pożegnania są naturalnym aspektem życia i którego nie da się w żaden sposób ominąć. No, niestety nie, ja kurde pożegnań nienawidzę, ja pierdolę. Zawsze kurde po pożegnaniach bardzo wszystko przeżywam. No ale niestety to jest część życia. Koniec, którego nie da się ominąć. Życie jest okropne. Zastanawiam się, czy nadejdzie kiedyś dzień, kiedy będziemy musieli też się pożegnać. Ja chcę żyć, ale to nie wszystko. O to mi chodzi, że nie chcę być jedynie bliska dla człowieka, chcę być z tobą. Co to za uczucie? Co ja chcę zrobić? Czujesz uczucia Aigis dla ciebie. Bum. Ale kurde, ci snajperzy to wszędzie muszą się trafić. We mnie strzelają i strzelają. Przepraszam, że zdenerwowałem się tak nagle. Pójdę już. Zdecydowałeś się wrócić do akademika. Hello. Cześć. Rexiu-san. Co u ciebie słychać? Jesteś okropny, Rexio-san. Idziemy dalej spać, ja pierdzielę. Jeszcze tylko trochę. Jeszcze tylko trochę. 31 stycznia zbliża się nieubłagalnie. Ej! Dawaj. Może kolejny level nam walnie. Wiatr jest bardzo spokojny dzisiaj. Nie wykrywam tego zapachu morza. Nagle Aigis ucichła. Przepraszam za to ostatnie. Być może moje serce staje się coraz bardziej takie jak u człowieka. Ale w rezultacie coś pojęłam. Serce i ciało są nie do odseparowania. Ludzkie serce może funkcjonować normalnie tylko w ludzkim ciele. No to tutaj bym polemizował, bo no jeżeli umieramy, to nasza dusza jednak się odseparowuje od naszego ciała, nie? Ja w to wierzę. Ja wierzę w życie pozaziemskie. Ale to niestety nikt z nas tego nie... Nikt z nas nie zna odpowiedzi, czy ono istnieje naprawdę, czy jak to kurde się dzieje, czy gdy umieramy. Po prostu, ale no pewnego dnia niestety się, albo stety się o tym dowiemy. Czy kiedykolwiek przyszedłeś sam z kobietą z jakiejkolwiek okazji? Tutaj Maciek-san, być może patrzyliście na ten widok i cicho rozmawialiśmy. Z kobietą może nie, ale z Junpei'em na pewno. O, nie chciałam być niemiła. Byłam po prostu... jestem po prostu... no... Jak to się mówi? Ciekawa. Robię to teraz. A? Ja mam tylko... jestem tylko... ulepiona jak kobieta i... Tak czy owak jestem maszyną. Tak właściwie to zaczynam się trochę martwić. W szkole jestem widziana jako kobieta. I myślałem, że jak zostanę z tobą, Maciek-san, za bardzo, to być może mogło to spowodować jakieś nieporozumienia. I w każdym bądź razie, proszę powiedz mi to o tym natychmiast. Nie chcę być barierą dla ciebie. Nie chcę być dla ciebie barierą, która przeszkodzi przed
byciem blisko z innymi kobietami. Nie jesteś na mojej drodze. Ten widok na dachu jest naprawdę piękny. To właśnie dlatego przychodzę tutaj po szkole. Czasami znajduję tutaj parę, samą parę. Oni mogą się do siebie przytulać albo robić coś innego. Nigdy o tym nie myślałam wcześniej, ale ostatnio boli mnie, kiedy ich widzę. To jest prawdopodobnie pewne połączenie, którego nigdy nie będę miała. Im bardziej moje serce staje się człowiecze, tym bardziej pojmuję, ile nas różni. Tylko dlatego, że moje serce rośnie, nie oznacza, że tak naprawdę stanę się człowiekiem. Mówiłem to, kurde, 1000 razy. To, że jesteś maszyną, nie oznacza, że nie możesz być kimś takim jak człowiek. Wystarczy jak... Kurde, człowiek... Ja pierdzielę. Bycie człowiekiem nie jest powiązane z tym, kim się rodzisz. Wiecie, tak figuratywnie, no nie, bo... No, człowiek jak się rodzi człowiekiem, to jest człowiekiem, ale może być ten człowiek później potworem. Czy coś w tym stylu. Może zabijać, może robić inne rzeczy. Które też są okropne. Człowieczeństwo nie jest czymś, co jest przypisane do nas od narodzin, szczerze powiem. Człowieczeństwo jest czymś, co... No, to się pokazuje w sposób, w jaki... Po prostu w jaki działamy, co robimy. Wiedziałem to od samego początku, oczywiście. Ale tylko ostatnio coś pojęłam. Mam kolejne życzenie. Takie samo jak moje... Jak moja chęć do życia. Ale myślę, że moje drugie życzenie nigdy nie zostanie spełnione. Wygląda na to, że Aegis jest bardzo zrozpaczona. Przepraszam. Straciłam kontrolę. Ale uczucie, że jesteś dla mnie kimś wielkim, nigdy się nie zmieni. Nieważne, co się stanie. Rank 8. Jeszcze 2. Nie, to nie tak. Od teraz... aż do teraz zawsze myślałam, że jesteś dla mnie kimś bliskim. Ale to nie jest odpowiedni sposób, by podzielić się tym uczuciem. Jednak, jeżeli miałabym użyć odpowiednich słów i wiedziałam, że to nigdy się nie spełni i ja... Aegis uciekła. Zdecydowałeś się pójść do akademika, no ja pierdzielę. Czy jestem pojebany? Byłem z Aegis na dachu i dałem jej kosza. Został nam jeden tydzień do 31, co? Myślę, że już o tym wiesz, ale... Kiedy pójdziesz do Tartarusa 31, nie będziesz mógł wyjść, dopóki walka się nie skończy. Jeżeli przegramy, nie będzie jutra. Musimy i nie dostaniemy szansy na rematch. Powinieneś spędzić następny tydzień, by przygotować się na walkę. Już spędziliśmy, kurde. Cały miesiąc! A nie będę, kurde, was levelował do 99 levela. He? Ktoś tędy idzie. Maciek-kun! Właśnie o tobie myślałam. To jest niezła niespodzianka. Tak jakbyśmy byli połączeni. Ach, to jest naprawdę okropne. Czy mam wielki, głupi uśmiech na mojej twarzy? Nie martw się, twój uśmiech nie jest wcale głupi. Czy widziałaś Jeffa The Killera? On dopiero ma głupi uśmiech. Czuję się dobrze, kiedy jestem przy tobie. Właśnie dlatego myślę o tobie tak często, kiedy jestem sama. Wydarzenia były całkiem ciężkie ostatnio. Wszyscy gadają o tym końcu świata i cały czas.
Ale dla mnie, ale mnie wszystko jest okej, ponieważ wiem, że jesteś ze mną. Dzięki za to. O, to naprawdę było trochę dziwne, nie? Szkoda, że... No, w sumie cieszę się, że Yuko przyszła do nas. W końcu dałem jej ten prezent. Nie ma dziś szkoły. Co, Reksiu? Oh, wait a minute, bo Reksiu coś chce. Chcesz wyjść? To spadaj. No! O, o, bacznie obserwuje, stoi na schodach. Ten fajny Reksio. Okej, więc tak. Codzienna rutyna. Żeby mieć spokój na 100%. O, i zmęczony jestem, super. Hał, hał. Cześć, Reksiu. Dobra, chodźmy połazić. Nie? Hał, hał. A? Ktoś przychodzi, ktoś tu do ciebie idzie. O, Kędzior! O, Maciek. Jestem zdziwiony, że widzę cię tutaj na tym chłodzie. Tak, jeżeli chodzi o te nasze future consultation, a? Czy wiesz, co będziesz chciał powiedzieć? Lepiej zrób dobry akt. Pani Toriumi jest bardzo straszna, kiedy się wścieka. I nie tylko, w grach też jest straszna. Każdym razem, kiedy śpisz w klasie, ona każe ci przynosić coraz to droższe ciacho. Więc co powinien... Więc myślisz, że co powinienem zrobić? Ja już mniej więcej zdecydowałem się, co chcę zrobić po tym, jak ukończę szkołę. Ale nie jestem... Nie będę jednym z tych kolesi, którzy... kontynuują dalsze uczenie się, albo by dostać pracę. Dużo ludzi, dużo chłopów po prostu mówi, że nie chce nic robić. Wiem, że to jest, że to cholernie wkurzające, by pracować na to tak ciężko, ale po prostu ludzie tacy jak oni nie są w porządku. Bo lubię to, co, to wszystko tak, jak jest teraz, wiesz? No i super. Mon. Słyszysz konwersację. Słyszałem o tej całej salwacji, że świat będzie odnowiony. I jeżeli syndrom apatii będzie się rozszerzał, być może to jest dobra rzecz. Tak, i słyszę cały czas o tym, jak ludzie mówią o tym w TV. I najpierw myślałem, że to jest ta sekta, ale być może to nie jest. Znaczy, jeżeli cały świat wierzy w to, to czuję się głupi, jako że jestem jedyny, który w to nie wierzy. Trzymaj się twojej wiary. Selfie Tilmit. Cześć, nie bij mnie twoją skakanką tylko. A, ona jeszcze miesiąc tutaj ma. Zostanie przetransferowana do Balamp Gardenu i tam będzie zdemotowana do po prostu zwykłej uczennicy. I będzie mówić często BUJAKA! Jesteś tutaj na akademicki counseling z pani Toriumi. Let's begin, shall we? O, całe szczęście, że jest voice acting. I don't have much to say though. In the end, it's your decision. All right, first question. Are you planning on going to college after you graduate or entering the workforce? No, w sumie to już studiuję, więc college. I see. Well, if you've given serious thought to your decision, then I believe that is what you should do. Now, it's important to keep in mind that this decision is yours and yours alone. Wiem, przez całą grę to cały czas wszyscy mi mówili. If someone else makes it for you, you'll regret it later. And then you'll have to live with the consequences, whatever they may be. But to be honest, I'm quite confident in you. O, dziękuję. You've really matured over this last year. I'm sure you're aware of it as well. What do you think has helped to bring about this change the most? Czarna godzina. Strata przyjaciela. I see. Well, whatever the reason, you should be proud of the young man you've become.
That's all for now. I hope you have a W sumie strata kogoś naprawdę może spowodować, że człowiek się zmieni. Let's see. Who's next? Ah, Aiga-san. Would you mind letting her know? Pewnie. Thank you. Gekudan High School Rooftop. Aigis siedzi tutaj całkiem sama. Co dla niej powiesz? Coś jest, coś o czymś myślisz? I'm sorry I went off on my own. It's nothing really. I just needed some time to think. Wygląda na to, że Aigis zgubiła się w myślach. When I finally calmed down after New Year's, I realized something. When I fought Ryoji, I got really scared when my consciousness began to fade. But that wasn't all. I was also confused and embarrassed when I realized I couldn't defeat him. But I couldn't defeat him 10 years ago either, and I didn't have those feelings then. I really have changed. To prawda. Na dobre. I've been thinking a lot about this change that's occurred in me. You know, in the past, if I didn't understand something, I would just ask someone to explain it to me. But since I've decided to live, no one's been able to answer the questions I've been facing. Bo w sumie też nikt nie może sam na nie odpowiedzieć. However, there is one thing I've come to understand. The reason why I wanted to be close to you was so I could monitor death. Rozumiem. But even though death is gone now, I still want to be by your side. I still don't know what it means to live yet, but I want to learn the answer, and I think I can if I'm with you. Super, to zmaksymujmy nasz social link. So please, please take me with you. Gdzie? I may not be strong enough, but I'll fight with you to the end. Please. Potrzebuję cię ze mną. Thank you. Czyli co, czyli chcesz, żeby być w naszej drużynie podczas walki z Nyx, tak? No, zobaczymy. Aigis, gdzie jesteś, kurde? Mam tylko 6 dni. Eslin. Jeszcze dwa levele, kurde. Dobra, dawaj. Żeby już na 100% mieć pewność, że to zmaksymalizuje. To jest takie stresujące, szczerze powiem. Hi, how was your day? Było super. Dzisiaj może być nasz ostatni poniedziałek. Jeżeli nie wygramy, nie będzie już żadnego, nie będzie już następnego. Wszystko będzie w porządku. Aigis? Wygramy. Nie mamy innego wyjścia. Masz rację, Aigis. Musimy wygrać. Co tam, Rexiomaru? Dobra, idziemy spać. Tak, tak, tym bardziej, że dlatego, że jestem... O kurwa, jestem chory? A jak reszta? No nieźle. Nie jesteś już chory. Aigis, Aigis, Aigis. Jest! W sumie czemu ja... Czemu ja tak... Ten... Czemu ja to robię? Ja wiem, że ona przyjdzie, bo kto inny miałby przyjść? Z nikim innym nie mam social linka. Maciek Sandał. Okej, let's go. Znowu na dachu. Czy to nie jest interesujące, jak światło słońca, jak światło, słoneczne światło w bezchmurnym, zimowym niebie jest silniejsze od tego podczas lata?
Jezu Chryste, ty nawet nie wiesz, jak to jest na lato. Nie pocisz się! To być może dlatego, że słońce jest niżej na niebie i nie musisz patrzeć na górę, by go zobaczyć. Już się przyzwyczaiłam do tego widoku, ale to nie jest nigdy, nie jest nigdy takie same. Mogłabym to samo powiedzieć o codziennej rutynie. Albo o życiu. Ten dzień już prawie jest nad nami. 31 stycznia. Masz rację. Przyszłam tutaj, by pomyśleć. Nie mogę pozwolić, by to wszystko się zakończyło. Muszę to chronić. Życie. Takie myśli, takie tam. Aegis się uśmiecha. Od ostatniego czasu uspokoiłam się, by wszystko przemyśleć. Myślałam o tej starej pani z Miuli Sandal i oczywiście o Kyoshim Sandale. Zastanawiałam się, czy Miuli Sandal była sama aż do momentu jej śmierci. Gdzieś, gdzie nikt nie mógł jej znaleźć. Myślę, że stara pani chciała być z nią aż do samego końca. Życie oznacza być połączonym z innymi ludźmi, ale życie jest skończone i pożegnania są no nie można pominąć pożegnań. To jest smutne, ale ty i ja będziemy musieli któregoś dnia się pożegnać i wtedy nie będę już nigdy mogła ciebie zobaczyć. Jest tyle w życiu, co nie może być zrozumiałe. Jest tyle rzeczy w życiu, które nie mogą być zrozumiane. Jest wypełnione bólem. Spotykasz innych, łączysz więzi, spędzasz z nimi czas i wtedy po prostu znikają, zostawiając cię samego. No właśnie. Kiedy o tym myślę, nie mogę już powstrzymywać moich uczuć. Ale już wszystko rozumiem. To po prostu tak jest. Dwa spojrzenia na świat nie są takie same. Tak samo jak dwa dni. To jest naturalne, że wszystko kiedyś zniknie, powróci i zostanie w tym samym stanie zmiany. Życie jest skończone i nie jest wieczne. To właśnie to powoduje, że jest takie drogie dla nas. I pokazuje nam to, że nie możemy go tracić. To jest cud dla dwóch takich samych ludzi, by spotkać się w tym całym chaosie. Dwóch ludzi, którzy myślą w ten sam sposób. Właśnie dlatego więzi i relacje są źródłem szczęścia. To jest po prostu powód tego, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi, by być żywi. To nie jest zimne ani ciepły ten sorrow. Kurde. Ja pierdzielę tym moim jąkaniem, ty wszystko pierdzielę to. Sorrow. Smutek. Oczywiście, ja pierdzielę. Ja, cholera jasna, te moje jąkanie się naprawdę nie pomaga temu wszystkiemu, nie? To nie jest zimny ani ciepły smutek. Po prostu lśni o wiele jaśniej przez swoje ograniczenia. Jeżeli myślę o tym w ten sposób, nie ma czasu, by się wahać. Muszę ci to powiedzieć. Mimo tego, że moje chęci nie będą, że moje życzenia nie będą spełnione, muszę podzielić się moimi prawdziwymi uczuciami. Czujesz silną rezolutność, Aegis. Maciek Sandał. Ja cię kocham. Kurde. Wiesz, że jestem maszyną i wiem, że nie mogę być dotknięta. Ale nie wiem dlaczego. Jedyne co widzę, to ciebie, Maciek Sandał. Kocham cię tak bardzo i czuję, że zaraz chyba się popłaczę. Maciek Sandał.
A ja pierdzielę. 9 rank. Może nawet do tego 9 nie doszedłem. Przytuliłeś Aigis, kiedy zaczęła się trząść. Odepchnęła cię. Przepraszam, nie mogę niczego teraz powiedzieć. Zastanawiam się, czy coś zostało nieuszkodzone. Czuję się taka szczęśliwa. Powinniśmy wrócić. Pójdę przodem. Nie mogę teraz na ciebie patrzeć. Jesteś taki brzydki. Mimo tego, że masz takie fajne włosy. To widzimy się później. Okej.